Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj kolejny dzień i kolejne wyzwania termomiksowe. Termomix jest dalej ze mną. Ja dzisiaj chyba zrobię to pesto z bazylii, bo wczoraj Wam pokazywałam taką piękną bazylię wyrośniętą. Akurat dostałam od mamy, także zaraz ugotuję makaron, zobaczę tylko, czy coś mam. Nie wiem, że... No, zaraz tak. Chyba powinna mieć jeszcze makaron. Jak nie, no to będę musiała jechać po makaron. I zrobię pesto z bazylii znowu w termomiksie, także wszystko Wam pokażę. A wczoraj jeszcze już Wam nie pokazywałam. Zrobiłam wczoraj placki ziemniaczane w termomiksie. I dzisiaj rano robiłam taki omlet. Omlet na śniadanie z dwóch jajek. Tam się daje łyżeczkę mąki, soli. I to się po prostu ubija i macie taki fajny, puszysty omlet do wylania na patelkę. Także pokażę Wam zaraz, jak robię pesto. Taką piękną bazylię zaraz zetniemy. Będziemy potrzebować do tego procederu nożyczek. Potrzebne będzie 80 g bazylii. Także obcinamy listeczki. I składniki do pesto, chciałam powiedzieć, są przygotowane, czyli to będzie 50 g bazylii, 50 g sera, u mnie grana padano, może być parmezan, 25 g słonecznika, mogą to być orzeszki pniowe lub orzechy nerkowca, w zależności co mamy w domu, 2 ząbki czosnku dodam, 50 ml oliwy, no i sól. I tutaj mam pieprz w młynku, także biorę się za przygotowanie. A jeszcze Wam powiem, że tego przepisu na pesto bazyliowe nie ma w książce. Ja sobie znalazłam na internecie przepis. Teraz sobie wrzucę ser, żeby go zmielić. Tak jeszcze wezmę na mniejsze kawałki. Może nie trzeba, ale ja... Wezmę dla pewności. 15 sekund zrobimy obrót pozycja. Obroty pozycja 10, 9. Na tą stronę. Włączamy. Obrót pozycja 10 zrobimy. Coś niesamowitego. O kurczę. No pięknie. Przepraszam, że tak trzaskam. Zobaczcie, jak pięknie rozdrobniło ser. A jak on pachnie, ojej. Cuda. Jak już mam zmielony ser, to dodaję 2 ząbki czosnku. Dodaję również słonecznik. Dodaję oliwę. I dodaję bazylię. I czas 20 sekund. Obroty pozycja 7. I teraz tak to wygląda. I wiecie co, moim zdaniem to jest za mało trochę zmielone. Ja bym tu jeszcze dodała oleju i powtórzę tą operację. Zobaczymy, co nam wyjdzie dalej. Dolałam jeszcze 50, bo dla mnie to jest za mało wodnite. Mi się wydaje, że to powinno być bardziej płynne. No i teraz chyba dopiero jest to, o co chodziło. No i teraz to będzie ta konsystencja, o którą chodzi. Ja tu jeszcze sobie... Zaraz sprawdzę i Wam powiem dokładnie. I teraz to już będzie to, o co nam chodziło. Dałam soli, dałam pieprzu. Jeszcze bym zrobiła chwilkę na ósemkę, tak z 5 sekund. Już. Tak, z 5 sekund jeszcze na ósemeczkę i to już będzie koniec. Tak to wygląda. Także teraz pozostaje mi przełożyć do miski. Makaron się gotuje, także połączę składniki i można zajadać. I tak wygląda gotowe pesto bazyliowe. Jest smaczne. Jedyne, co mam zastrzeżenie do tego, że czosnek mi się nie rozbił, ale tutaj doczytałam
w instrukcji, że ten czosnek trzeba wrzucić na noże wirujące, więc to może był błąd, bo on się nie rosł. A tak to wszystko ok. Po dodaniu zwiększonej dawki o 2 razy oleju, no w porządku, to pesto nie smakowało. No, to jest takie bardziej, wiecie, bezmięsne, znaczy bardziej, no to jest w ogóle bezmięsne danie, więc kto po prostu chciałby z mięsem, no to może sobie na przykład pierś jeszcze tam usmażyć i dołożyć, ale mnie osobiście smakowało. I danie jest dość syte. Polecam Wam. No i powiem Wam tak, mnie pesto osobiście smakowało bardzo, syn zjadł, mąż zjadł, ale ogólnie oni są mięsożerni, więc jeżeli nie ma mięsa w potrawie, no to tak troszeczkę jest słabiej. I syn na przykład mówi, że wolałby, jakby to było takie typowo mięsne, na przykład bolognese, spaghetti z sosem bolognese. No mąż też tak bardziej jest nastawiony na mięsne potrawy. Ja miałam jeszcze zrobić pierś kurczaka do tego im właśnie, ale nie zdążyłam, akurat już przyszli na jedzenie i po prostu dałam im to co zdążyłam zrobić, czyli spaghetti po prostu z tym pesto bazyliowym. Także mnie osobiście bardzo smakowało. Zachęcam Was do zrobienia, wypróbowania. Na pewno jest to opcja na takie codzienne urozmaicenie posiłków. Myślę, że bazylia bardzo zdrowa, ser, oliwa, no tutaj połączona jest z olejem w moim przypadku, ale można z samej oliwy zrobić. Także uważam, że bardzo fajne i pyszne danie. Także ja się żegnam z Wami w tym dzisiejszym dniu. Kończę nagrywać. Do zobaczenia. Pa, pa.